dlaczego w ogóle mam się leczyć? A więc o motywowaniu do trzeźwienia słów kilka. Czego dowiesz się z tego filmu? Poznasz cechy motywacji. Dowiesz się, co jest potrzebne do motywowania siebie w sposób skuteczny. Poznasz swoją motywację, pojęcie wagi motywacyjnej i przygotujesz taką wagę dla siebie. Dowiesz się też, jak zmieniać koszty w korzyści. Poznasz przekonania, które utrudniają leczenie. Pojęcie kosztów i korzyści zarówno z picia, jak i z trzeźwienia. Jaki mają związek? Dowiesz się też, co ciebie konkretnie motywuje. Żadna terapia nie zadziała, jeżeli nie masz odpowiedniej motywacji. Motywacja jest źródłem napędu. Jeżeli jedziesz po płaskim terenie bez używania siły mięśni albo silnika, w końcu się zatrzymasz. Potrzebujesz napędu. To jest trochę tak jak jazda na rowerze. Jeżeli jedziesz po płaskim terenie, będziesz jechał wolno, w końcu się zatrzymasz. Natomiast łatwiej będzie jechać tobie z górki. A w życiu będziesz spotykał trudności i przeszkody, więc potrzebujesz motywacji. Pamiętaj, że motywacja do terapii nie jest tym samym, co motywacja do trzeźwienia. Są to dwa różne tematy. Nigdy nie dojedziesz, jeżeli zapomnisz o trzech rzeczach. Musisz mieć zapłon, żeby uruchomić silnik. Musisz mieć silnik, motor. I musisz mieć akumulator, który będzie doładowywany w czasie jazdy. Podobnie z motywacją, nie wystarczy, że chcesz się leczyć. Trzeba jeszcze ten pojazd rozpędzić, a więc musisz to zrobić przez swoje zaangażowanie, motywację i swoją własną aktywność. Inaczej nigdzie nie dojedziesz. Ważne jest, że wszystko dzieje się po coś. Zwróć uwagę na drogę. Jeżeli chcesz gdziekolwiek dojechać, musisz wiedzieć, jaki jest twój cel. I wybierasz drogę jedno- lub dwukierunkową. Patrzysz też na znaki, żeby z tej drogi nie zboczyć, nie zjechać. Musisz podjąć decyzję, gdzie jedziesz i wjechać na odpowiedni pas i odpowiednią ulicę. Pomyśl, że robimy coś zwykle z dwóch powodów. Albo żeby uniknąć kary, albo żeby otrzymać nagrodę. To są kierunki motywacji. Pomyśl, co sprawiło, że zdecydowałeś się podjąć leczenie, że chcesz się leczyć. Może chcesz przestać pić. Może straciłeś pracę. Może żona, szef, ktoś tobie kazał. Może straciłeś prawo jazdy. A może grożą tobie zabraniem praw do dzieci. Czasami każdy z nas działa pod przymusem, unikając kary. Nie z własnej woli. To jest, jak mówiłem, motywacja od uniknięcia kary. Oczywiście na wstecznym biegu też możesz jechać, ale taka jazda jest z reguły wolna i możesz zarżnąć silnik. A nie o to chodzi w motywacji i w trzeźwieniu. Pomyśl, co sprawiło, że chcesz się leczyć. Tym razem ze strony pozytywnej. Chcesz być trzeźwy. Chcesz dostać dobrą pracę. Chcesz stworzyć, zachować rodzinę. Być może chcesz wziąć się za siebie. Jest to warunek do odzyskania praw do opieki nad dziećmi. To jest motywacja do. Podaj jeszcze inne przykłady. Chcę być trzeźwy. Chcę dostać pracę. Chcę stworzyć rodzinę. Chcę wziąć się za siebie. Motywacja ma też drugą ważną cechę, a więc źródło, bo wszystko dzieje się dla kogoś. Popatrz na paliwo. Każdy z nas, każdy samochód potrzebuje paliwa, żeby dojechać. Zastanów się, co jest dla ciebie twoim paliwem. W motywacji liczy się bowiem źródło. Dla kogo podejmujesz leczenie? Dla siebie czy dla kogoś? Pamiętasz, że w czasie okupacji działał w Polsce ruch oporu. Mamy taką naturę, że kiedy coś nam każą, potrafimy wziąć się w garść i działać odwrotnie. Również w czasie stanu wojennego, jako taki symbol oporu, było noszenie klapy oporników. A więc jeśli nam coś ktoś każe, nasza natura pokazuje, że mamy się przed tym bronić i robimy to na różne sposoby. Taka jest natura człowieka. W trzeźwieniu nie chodzi też o to, żeby cierpieć.
czyli uniknąć kary. To jest trochę inaczej. Możemy utrzymywać abstynencję, żyjąc na przysłowiowym dupościsku, ale daleko tak nie dojedziesz. Czy to jest celem trzeźwienia? Aby za wszelką cenę utrzymać abstynencję? Być może z drugiej strony. Na dłuższą metę potrzebujesz alternatora, czyli doładowywania twojego akumulatora. Potrzebujesz energii, swojego paliwa, które będzie na ciebie pozytywnie wpływać i motywowało będzie ciebie do zmiany. Potrzebujesz doładowania. Pomyśl, co powoduje, że tobie chce się chcieć. Waga motywacyjna. Wrzuć swoją motywację na wagę, czyli rozważ wszystkie za i przeciw. Waga motywacyjna składa się z czterech elementów: koszty picia, korzyści z picia, koszty strzeźwienia oraz korzyści strzeźwienia. Być może jest to dla ciebie coś bardzo dziwnego, jak można mieć korzyści z picia albo koszty strzeźwienia, natomiast w czasie filmu będę o tym mówił i wyjaśnię to. Koszty picia. Są dosyć proste, jeżeli odpowiesz sobie na podstawowe pytanie: dlaczego tu jestem? Dlaczego podjąłem terapię? Dlaczego nie chcę pić? Pomyśl, jak w wyniku picia ucierpiało twoje zdrowie, twoja praca, twoja rodzina, sytuacja finansowa, moralność, czyli sumienie i samopoczucie psychiczne. Być może kosztem są konflikty z prawem. Często jest tak, że zaczynasz terapię wtedy, kiedy stoisz pod ścianą, kiedy masz dosyć tych kosztów, które ponosisz. Zadaj sobie pytanie, z czym z tych kosztów muszę się pogodzić, co z nich mogę odzyskać, utrzymując trzeźwość, a czego odzyskać się nie da. Teraz korzyści z picia. Picie zwykle pozwala tobie radzić sobie z pewnymi problemami. Oczywiście jest to fikcja, natomiast masz takie przekonanie, takie złudzenie. Zadaj sobie pytanie, co chciałem osiągnąć, pijąc alkohol i czego w ten sposób chciałem uniknąć. Te dwa pytania pozwolą tobie odpowiedzieć na to, jakie są korzyści z twojego picia, czyli co dawał tobie alkohol. Być może dawał tobie ucieczkę od problemów, ucieczkę od odpowiedzialności. Być może alkohol pomagał tobie w zabawie i odprężeniu. Pomagał tobie nawiązywać, utrzymywać kontakty ze znajomymi, tymi, z którymi piłeś, żeby poradzić sobie z własną nieśmiałością, a może znaleźć sposób na zasypianie, ale też piłeś, żeby zapomnieć o trudnościach, które masz za sobą, a z którymi się nie rozliczyłeś. To są przykładowe korzyści z picia. Każdy z was ma swoje własne. Być może alkohol pomagał tobie radzić sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i emocjami, z niezaspokojonymi potrzebami, albo żeby po alkoholu je zaspokajać. Może to dotyczyć dwóch sytuacji. Masz potrzeby, które nie są zaspokojone, na przykład potrzebę uznania. Szef w pracy niestety bardziej ceni twojego współpracownika i ty pijesz, żeby o tym zapomnieć. Albo odwrotnie, zwykle kładziesz uszy po sobie, ale po alkoholu jesteś odważny i bronisz swojego zdania, domagając się zaspokojenia swoich potrzeb. Może być również tak, że często wycofujesz się ze swojego zdania po to, żeby nikomu się nie narazić, ale tak naprawdę myślisz i potrzebujesz czegoś zupełnie innego. Dopiero pod wpływem alkoholu masz siłę, żeby reagować i domagać się. Jesteś wtedy bardziej agresywny, stanowczy i wręcz walczysz o swoje zdanie. Kolejny powód, dla którego piłeś alkohol, to może być obniżona samoocena. Masz niskie poczucie własnej wartości i dopiero po wypiciu alkoholu czujesz się bardziej silny, energetyczny i uważasz, że jesteś wspomnianym wcześniej królem parkietu, że jesteś kimś bardzo ważnym, bardzo wartościowym. To działa dopiero po wypiciu alkoholu. Czasami pijesz, żeby przeżyć porażkę, żeby poradzić sobie z nią. Może być też sposobem na śmierć kogoś bliskiego, na poradzenie sobie z żałobą. Albo pijesz, żeby poradzić sobie z trudnymi, stresującymi dla ciebie sytuacjami. Alkohol często okłamuje, że jest w stanie poradzić sobie z tym wszystkim. Natomiast rzeczywistość jest zupełnie inna. Czy inaczej zacząłbyś terapię? Przyjrzyj się teraz kosztom trzeźwienia. Często jest tak, że trzeźwiejąc musisz dokonać zmiany dotychczasowego życia, a czasami wręcz musisz zerwać z dotychczasowym stylem życia, znajomymi, pracą, w
której piłeś. To są koszty, które trzeba ponieść, żeby trzeźwieć. Odpowiedz sobie teraz na pytanie, co stracisz, kiedy będziesz trzeźwy? Co będzie dla ciebie trudne do przeżycia na trzeźwo? Kolejny punkt to korzyści z trzeźwienia. Poprawi się zaufanie do ciebie. Sam zaczniesz sobie ufać. Poprawisz swój stan zdrowia. Odzyskasz szczęśliwą rodzinę albo stworzysz tą rodzinę. Rano z czystym sumieniem spojrzysz sobie w oczy w lustrze. Będziesz w stanie realizować swoje marzenia i plany. Odpowiedz sobie na pytanie, co zyskasz, będąc trzeźwym. Co poprawi się w twoim życiu, kiedy będziesz trzeźwy? Przeszkodą w motywowaniu siebie do leczenia mogą być przekonania i twoje myśli. Zauważ przeszkody i zmień je. Zacznij od odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie chcę się leczyć. To pytanie pokaże tobie twoje obawy i przekonania. Jakie są przykładowe przekonania i obawy, żeby podjąć leczenie? Na przykład, nie mam czasu na terapię. Nie mam żadnego problemu z alkoholem, więc nie muszę się leczyć. Wystarczy, że przestanę pić. Nie potrzebuję żadnej terapii, mogę się wyleczyć szybko i bez wysiłku. To na odwyku oduczą mnie pić. Zrób coś ze mną, ty jesteś terapeutą. Po leczeniu nie będzie mi się już chciało pić. Po leczeniu będę mógł pić normalnie, tak jak wcześniej, będę kontrolował swoje picie. Po leczeniu wszystko ułoży się dobrze. Dalej poradzę sobie zupełnie sam, bez pomocy. Wrócę do leczenia, jeżeli coś będzie ze mną nie tak. Nie wierzę, że się uda. Nie będzie mi wcale lepiej bez picia na trzeźwo. Boję się podjąć decyzję. Mam więcej korzyści niż strat z picia. Nie jestem jeszcze na dnie, więc dlaczego mam przestać pić? Poznaj teraz wybrane przekonania. Wystarczy przestać pić. Niestety jest to nieprawda, ponieważ trzeźwienie oznacza zmianę twojego odczuwania emocji, uczuć, sposobu myślenia oraz nawyków, czyli schematów twojego działania. Zmiana dotyczy również twojego sposobu reagowania, szczególnie na pojawiające się trudności. Samo zakończenie picia nie wystarczy. Trzeźwienie oznacza bowiem zmiany. Zmiany w dostrzeganiu zagrożeń, które są dla twojej trzeźwości, zdolności do ich unikania oraz pracę nad swoimi emocjami. Na odwyku oduczą mnie pić. W terapii nie chodzi tylko o to, żeby odwyknąć od picia i nauczyć się utrzymywać abstynencję, chociaż jest to bardzo ważne. Abstynencja jest wyłącznie powstrzymaniem się od picia, a trzeźwości nikt nie wykona za ciebie. Terapia dostarczy tobie narzędzi, które będziesz trzymał w swojej skrzynce z narzędziami. Ale cała praca należy do ciebie, to od ciebie zależy, czy będziesz te narzędzia wykorzystywał. To jest trochę jak z przysłowiową wędką i rybą. Otrzymasz wędkę, natomiast rybę musisz złowić sobie sam. Zrób coś ze mną, ty jesteś terapeutą. Terapia nie działa bez twojego udziału. Dla mnie jest czymś w rodzaju pudełka. Im więcej w nie włożysz, tym większy, lepszy prezent z tego pudełka dla siebie wyjmiesz. Bez twojego zaangażowania to nie zadziała. Ty otrzymujesz wspomniane już narzędzia i ty masz je zacząć stosować. To jest po twojej stronie. Po leczeniu nie będzie mi się chciało pić. To nieprawda, głód alkoholowy jest wpisany w objawy uzależnienia, więc automatycznie będzie powracał, a ty musisz się nauczyć go widzieć, rozpoznawać i sobie z nim radzić za pomocą narzędzi, które dostaniesz na terapii. Po leczeniu będę pić normalnie, tak jak inni, tak jak wcześniej. Niestety, amputowana noga nie odrośnie. Jeżeli jesteś osobą uzależnioną, będziesz nią do końca życia. Nie ma powrotu do kontrolowanego picia. Zauważ też, że upośledzona kontrola jest elementem diagnozy, jest objawem uzależnienia, czyli ten objaw będzie cały czas istniał, nawet pomimo utrzymywania trzeźwości. Po leczeniu wszystko ułoży się dobrze. Takie myślenie magiczno-życzeniowe może spowodować, że kiedy pojawią się pierwsze trudności, powiesz sobie, nie piję, nadal nie jest dobrze i możesz wrócić do picia.
Trzeźwiejąc, musisz stawiać czoło trudnościom. Jeżeli myślisz, że po leczeniu wszystko samo się ułoży, jest to myślenie, jak wspomniałem, magiczno-życzeniowe. Marzysz, a trzeźwienie to jest stawianie czoła trudnościom, a nie niezauważanie ich. Na początku terapii rzeczywiście chodzi o utrzymanie abstynencji, o niepicie, ale potem chodzi o to, żeby trzeźwienie przynosiło radość. A radość trzeźwego życia to również radość z pokonywania trudności, z tego, że jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić. Dalej poradzę sobie sam. Trzeźwienie to nie tylko ukończenie leczenia w oddziale, to jest dopiero początek. Pierwszy rok terapii to jest terapia podstawowa, natomiast pogłębiona trwa zwykle drugi rok. Dalsze trzeźwienie wymaga jeszcze kilku elementów. Po pierwsze kontynuacji terapii, udział w meetingach, praca nad sobą i swoim życiem. Bez tych elementów ciężko powiedzieć o trzeźwieniu. Zauważ też, że często nawrót zaczyna się od zbyt dużej pewności siebie. A więc myśl dalej sobie poradzę sam, może być objawem nawrotu, może być jego sygnałem, albo może w konsekwencji do niego doprowadzić. Wrócę do leczenia, jeżeli zauważę, że coś jest nie tak. Czy na pewno? Często nie widzimy głodu czy sygnałów ostrzegawczych nawrotu, bardziej widzą to inni, więc nie masz pewności, że będziesz w stanie to zauważyć sam, albo czy będziesz miał siły na to, żeby zareagować, z tym sobie poradzić. Myślę, że może to być trudne, chociażby z powodu mechanizmów uzależnienia, a więc iluzji zaprzeczania oraz nałogowego regulowania uczuć, które mogą w pewien sposób przytłumić, przyćmić twój rozsądek, twoją uwagę, uważność na zagrożenia. Twoją motywację do trzeźwienia mogą osłabiać trudności, które napotykasz. Doskonałym podsumowaniem i innym punktem widzenia na to jest motto, które swego czasu zauważyłem w warsztacie. Czy możesz samochód naprawić tanio, szybko i łatwo? To samo można odnieść do terapii, zadając pytanie, czy możliwa jest szybka, łatwa i jednocześnie skuteczna terapia. Parafrazując to motto, mogę powiedzieć, że oczywiście terapia może być łatwa i szybka, lecz wtedy nie będzie dobra. Może być dobra i łatwa, lecz nie będzie szybka. Może być dobra i szybka, lecz nie będzie łatwa. A więc to, że są trudności, pokazuje, że terapia jest skuteczna. Ponieważ dobra, skuteczna terapia nie jest ani łatwa, ani szybka. Pamiętaj o tym, kiedy napotkasz trudności. Twoja motywacja i twój plan. By pokonać przeszkody, musisz je dobrze poznać. Przypomnij sobie, jak wykonywałeś coś pod przymusem. Czyli kiedy tego nie chciałeś, ale byłeś do tego w jakikolwiek sposób albo przez kogokolwiek zmuszony. Jakie uczucia budziła w tobie konieczność wykonania czegoś, na co nie masz zupełnie ochoty? Co robiłeś, co byłeś w stanie zrobić, żeby utrudnić sobie wykonanie tego zadania? Czy to zadanie wykonałeś i co czułeś po jego zakończeniu? Zwykle jest tak, że jeżeli robimy coś pod przymusem, z niezwłasnej woli, to szukamy przeszkód, żeby tego nie wykonać, a kiedy to kończymy, czujemy ulgę. Teraz przypomnij sobie sytuację odwrotną, kiedy robiłeś coś z wielką frajdą, przyjemnością, bo chciałeś to robić. Co robiłeś, kiedy pojawiały się trudności? Jak je pokonywałeś? Czy zadanie ostatecznie wykonałeś i co czułeś po zakończeniu tego zadania? I znowu, zwykle jest tak, że jeżeli robimy coś, co nam sprawia przyjemność, co chcemy robić, to dajemy sobie radę z każdą trudnością, z każdym wysiłkiem i po zakończeniu czujemy satysfakcję i zadowolenie. Zauważ też, że istnieje związek między kosztami spicia a korzyściami strzeźwienia. Ten związek jest stosunkowo prosty do zauważenia i oparty na przeciwnościach. Jeżeli kosztem twojego picia jest to, że zniszczyłeś swoje zdrowie, korzyścią będzie jego odzyskanie, odreperowanie. Podobnie jest, jeżeli chodzi o korzyści z picia i koszty trzeźwienia. Przykładowo, jeżeli twoją korzyścią z alkoholu było to, że łatwiej było ci zasnąć, twoim kosztem będzie nauczenie się w inny sposób zasypiać, bez korzystania z alkoholu. Możesz zmienić swoją motywację i jej kierunek. Wystarczy, abyś zadał sobie pytanie, czego chcesz zamiast strat. Dla mnie jest to kluczowe pytanie, które zmienia kierunek motywacji. Nie chcę więcej pić, czego chcesz w zamian? Chcę utrzymywać trzeźwość. Nie chcę budzić się następnego dnia z potwornym kacem. Co chcesz zamiast? Chcę rano budzić się szczęśliwy i wypoczęty. Teraz mały eksperyment. Zamknij oczy, odpręż się.
i nie myśl o czerwonym słoniu. Z pewnością pomyślałeś, ponieważ nasz mózg jest tak zbudowany, że żeby sobie czemuś zaprzeczyć, musimy to zobaczyć. Dlatego jeżeli powiesz sobie nie chcę pić, to automatycznie może ci się bardziej przypominać właśnie picie. Jeśli użyjesz słowa chcę być trzeźwy, to zupełnie zmieniasz punkt widzenia. Możesz również zmienić źródło motywacji. Jest to realne, możliwe i jak najbardziej dostępne również dla ciebie. Podejmuję terapię, bo zostałem do tego zmuszony przez różnego typu okoliczności. Żonę, szefa, brak pieniędzy. Odpowiedz sobie na pytanie, co zyskasz, jeżeli ukończysz tą terapię. Pomyśl, co daje tobie siłę do działania. Uśmiech rodziny, gdy jesteś trzeźwy. Być może czujesz się lepiej rano, bez kaca. Być może po prostu możesz sobie rano spojrzeć śmiało w oczy w lustrze, kiedy wstaniesz. To, że znajomi mogą tobie znowu zaufać, że masz zaufanie do samego siebie. Co sprawia, że czujesz się szczęśliwy? To również może być źródłem twojej motywacji. Kiedy czujesz się sobą po prostu dobrze? Co lubisz robić, czytać, słuchać? O czym marzysz, jakie są twoje plany? Co sprawia tobie prawdziwą przyjemność? Odpowiedź na te pytania pokaże tobie źródło twojej motywacji i pokaże tobie to, czego naprawdę pragniesz i co daje tobie siłę do dalszego działania. Koszty picia. Przypomnę tobie listę kosztów picia. Zdrowie, praca, rodzina, sytuacja finansowa, wyrzuty sumienia, czyli moralność, złe samopoczucie psychiczne czy konflikty z prawem. To są koszty z picia. Przygotuj teraz swoją własną listę strat z picia. Dla każdej ze strat stwórz przynajmniej jeden sposób na zniwelowanie tych kosztów picia. Na przykład zdrowie. Jeżeli piłeś i zrujnowałeś swoje zdrowie, sposobem na odzyskanie, a jednocześnie wyzwaniem dla ciebie będzie zadbanie o kondycję fizyczną, wizyty u lekarza, być może wizyty u stomatologa, wykonywanie regularnych badań medycznych czy dbanie o higienę. W ten sam sposób podejdź do każdej ze swoich strat z picia, do swoich kosztów z picia i znajdź sposoby na ich odzyskanie bądź zniwelowanie. Teraz korzyści z picia. To przewrotne zdanie, bo sugeruje, że picie daje tobie jakieś korzyści, coś przyjemnego, co nie jest prawdą. Zastanów się, dlaczego piłeś. Może uciekałeś w ten sposób od problemów. Być może uciekałeś od tego, żeby przyjmować odpowiedzialność za swoje czyny, swoje decyzje. Być może piłeś po to, żeby czuć się lepiej, odprężyć, lepiej się bawić. Może po to, żeby mieć lepsze kontakty ze znajomymi, ale przede wszystkim tymi, z którymi piłeś. Być może picie było twoim sposobem na poradzenie sobie z nieśmiałością, na dodanie sobie odwagi. Może sposobem na zasypianie. Może też sposobem na zapomnienie o problemach, z którymi się nie pogodziłeś, się nie rozliczyłeś. Może też piłeś po to, żeby nie mieć nieprzyjemnych uczuć, poradzić sobie z nimi. A więc potocznie mówimy, że to są złe, przykre uczucia. Być może za pomocą alkoholu próbowałeś radzić sobie z niezaspokojonymi potrzebami. Zatrzymam się przy tym na chwilę. Każdy z nas ma swoje potrzeby. Czasami z nich rezygnujemy z własnej albo przymuszonej woli, bo nam ktoś każe. Na przykład bardzo denerwuje nas to, że chcemy być akceptowani w pracy, ale szef wybiera sobie innego pracownika. Siedzimy z uszami skulonymi przy sobie, ale w nas budzi się złość, rozdrażnienie. I alkohol stał się twoim sposobem na rozluźnienie, wyrażenie tych uczuć i wyrzucenie ich z siebie. Z drugiej strony alkohol może być też sposobem ułatwiającym zadbanie o nasze potrzeby, to znaczy zwykle siedzimy cicho, spokojnie, natomiast po alkoholu potrafimy być agresywni, domagać się realizacji zaspokojenia swoich potrzeb. Być może jest też tak, że pijesz alkohol po to, żeby poprawić swoją samoocenę, poczuć się lepiej, być bardziej dumnym z siebie, zadowolonym, a może stać się królem parkietu na dyskotece. Czyli alkohol ma poprawić twój wizerunek i twoje samopoczucie, poczucie własnej wartości. Może alkohol pomagał tobie radzić sobie z porażkami, zapomnieć o nich. Być może, żeby poradzić sobie ze śmiercią kogoś bliskiego. A może za pomocą alkoholu radziłeś sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami. Na przykład w pracy miałeś stresujący dzień, coś poszło nie po twojej myśli i w domu piłeś po to, żeby się odstresować albo użalać się nad samym sobą.
Zastanów się teraz, z jakimi trudnościami chcesz sobie poradzić i czego dzięki temu chcesz się nauczyć. Wykorzystaj przygotowaną przez siebie listę Twoich korzyści z picia, aby na tej podstawie opracować listę problemów do rozwiązania, aby utrzymać trzeźwość, aby mieć siłę do otrzeźwienia. Następnie na tej podstawie stwórz swoją listę celów do dalszej pracy. Spójrz na listę przykładowych problemów. W jaki sposób możesz zmierzyć się z przeszłością? Postaw sobie pytanie, jak możesz zrobić to na trzeźwo, bez alkoholu. Gdzie na trzeźwo możesz szukać znajomych ludzi? Jak utrzymywać, nawiązywać relacje z ludźmi na trzeźwo? Oczywiście chodzi o tych, z którymi nie piłeś. Jak uwierzyć w swoje możliwości, umiejętności? Jak podnieść swoją samoocenę? Jak poczuć się lepiej z samym sobą? Jak się odprężać, odpoczywać i bawić bez alkoholu? Jak radzić sobie ze stresem? Jak nauczyć się odmawiać picia? Co zrobić, żeby inni Tobie zaufali, żebyś ufał sam sobie? Jak zadbać o swoje zdrowie na trzeźwo? To jest lista problemów. Zobacz, z korzyści z picia stworzyłeś pytania, które pokazują Twoje problemy. Zastanów się teraz, co chcesz osiągnąć, czego dzięki terapii, dzięki trzeźwieniu chcesz się nauczyć. Żeby to zrobić, zmień swoją listę problemów na swoje cele do pracy. Celem może być przepracowanie przeszłości, żeby poradzić sobie z trudnymi sytuacjami, które już były. Celem może być nauczenie się utrzymywania, nawiązywania relacji z trzeźwymi ludźmi, podniesienie swojej samooceny, poczucia wartości. Celem może być znalezienie swoich sposobów na relaks, odprężenie i wypoczynek. Nauczenie się asertywnego odmawiania picia. Budowanie swojej odpowiedzialności za swoje czyny. Branie na siebie konsekwencji odpowiedzialności za swoje decyzje. Celem terapii może być też troska, zatroszczenie się o swoje własne zdrowie. To na tyle, jeżeli chodzi o Twój własny plan motywacji do terapii. Czas na podsumowanie, ponieważ w życiu trzeba postawić kropkę. Po pierwsze, motywacja ma swój kierunek i źródło. Kierunek do osiągnięcia nagrody bądź uniknięcia kary. Źródło, czyli motywacja wewnętrzna albo zewnętrzna, zależna od innych. Bardziej skuteczna jest motywacja do nagrody niż od kary i oczywiście motywacja wewnętrzna niż ta zewnętrzna, kiedy ktoś tobie coś każe robić. Zmiana motywacji trwa i jest procesem. Normalne jest, że na początku trzeźwienia, zaczynając terapię, masz motywację zewnętrzną i od uniknięcia kosztów picia. Natomiast od Twojej pracy zależy, czy motywacja się zmieni na pozytywną. To proces, który trwa. Zamieniaj słowa nie chcę na co chcę zamiast. Jest to dla mnie kluczowy sposób na zmianę kierunku motywacji. Nie chcę pić, co chcę zamiast? Chcę być trzeźwy. Trzeźwiejąc, zadbaj także o swoje uczucia i emocje. Daj sobie prawa do ich wyrażania, odczuwania i radzenia sobie z nimi. Daj sobie prawo do zaspokojenia swoich potrzeb. Jednak taki sposób, żeby nie naruszać potrzeb drugiej osoby. Nie chodzi tu o narzucanie innym swojej woli. Zadbaj też o to, żeby rozwiązywać problemy, które napotykasz. One w życiu będą zawsze i nie chodzi o to, żeby ich nie było, nie zauważać, ale chodzi o to, żeby je rozwiązywać. Określ swój cel trzeźwienia i wyznacz drogę do niego. Najpierw pytaj gdzie, a dopiero potem jak, w jaki sposób się tam dostać. To już koniec filmu na temat motywacji do trzeźwienia i do terapii. Zależnie od opcji, którą wykupiłeś, masz różne możliwości. Niezależnie od wszystkiego, warto, żebyś wagę motywacyjną wykonał dla samego siebie. Możesz ją wysłać do mnie w celu konsultacji. Możesz poprosić o kontakt mailowy albo online, po to, żebyśmy przedyskutowali Twoją motywację i popracowali, jeżeli trzeba, nad zmianą jej kierunku. Wszystko zależy od opcji, którą wybrałeś przy zakupie tego filmu. Dziękuję Tobie za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia. Pozdrawiam. Darek Dopierała.